wiele razy już prowadziłem warsztaty, ale częściej w jakimś takim środowisku. Więc te warsztaty były na temat, w jaki sposób można dotrzeć do konsumentów, uzyskać zbyt na swoje produkty, nie idąc tą klasyczną drogą wielkoobszarowych gospodarstw i nie wiem, sprzedawania do hurtowni czy do supermarketów i tak dalej, tylko żeby się skupić na mniejszej, bardziej różnorodnej produkcji bezpośrednio do klienta, żeby mieć większy kontakt z tymi odbiorcami, żeby większy był przepływ informacji i wzajemne zrozumienie. Więc takim podsumowaniem tego treści, które przygotowywaliśmy na tych warsztatach i też jakiejś informacji zwrotnej, którą uzyskaliśmy od uczestników warsztatów, to jest właśnie ten mały przewodnik po sprzedaży bezpośredniej, który jest tutaj do kupienia. To oczywiście nie jest jakiś kompendium wiedzy pogłębionej ze wszystkimi uwarunkowaniami prawnymi i tak dalej, tylko bardziej takie zmapowanie sytuacji, różnych możliwości i dróg rozwoju, którymi można pójść. Ja powiem pokrótce, co się znajduje w tym przewodniku, w tej publikacji. Przede wszystkim jest wprowadzenie do sprzedaży bezpośredniej, jakie są formy, które można, których sprzedaży, którą można się podjąć. To są między innymi znana oczywiście sprzedaż w gospodarstwie i stoiska przydrożne bezpośrednio do konsumentów. Są targi i bazary oczywiście, coraz więcej jest różnych ekologicznych targów, biobazarów i tak dalej, gdzie można wysokiej jakości, znaleźć zbyt na wysokiej jakości produkty. Również są szkoły, przedszkola, instytucje publiczne, z którymi można nawiązać współpracę jako dostawcy produktów, a także do restauracji. A coraz więcej powstaje też różnych organizacji i takich sieci współpracy typu kooperatywy spożywcze, RWS-y czy systemy paczkowe. To jest od mniej więcej 10 lat w Polsce coraz bardziej się rozwijający właśnie taki sektor współpracy, w którym dzięki czemu rolnicy mogą i producenci żywności mogą znaleźć bezpośrednich odbiorców swoich produktów. No i w tym przewodniku mówimy też o różnych formach, sposobach, w jaki sposób można dotrzeć do odbiorców. Między innymi przez kontakt z istniejącymi organizacjami konsumenckimi, jakimiś zrzeszeniami, jakimiś lokalnymi, w zależności od tego, jakie organizacje działają lokalnie w danym otoczeniu. Są też bazary i targowiska, na których jak najbardziej można spotkać klientów i zainteresować ich swoim produktem. Można używać też jak najbardziej internetu, mediów społecznościowych. Coraz więcej osób się dowiaduje na temat produktów, ich pochodzenia, ich producentów właśnie przez internet. No i organizacje pozarządowe też są taką formą, dzięki której można dotrzeć na przykład do konsumentów w ośrodkach miejskich i zgłosić się do organizacji, które się zajmują tematami związanymi z rolnictwem czy żywnością i na przykład zawiązać taką współpracę, żeby pomóc zorganizować grupę konsumentów czy jakieś spotkanie informacyjne i tak dalej, i się zrzeszać
No w tym przewodniku też opisujemy pokrótce korzyści różnych form sprzedaży bezpośredniej oraz wyzwania, bo to każda ta forma ma swoje plusy i minusy, co innego w kooperatywie spożywczej, co innego w RWS-ie. O RWS-ach będzie później jeszcze mówiła Monika Onyszkiewicz bardziej szczegółowo, a o kooperatywach dwa słowa zaraz Kaja i Rafał powiedzą. No i przede wszystkim takie główne wyzwanie jakby sprzedaży bezpośredniej i taka duża zmiana w myśleniu o dystrybucji swoich produktów to jest komunikacja. To jest nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami, zarówno bezpośrednio w momencie albo na bazarze, albo w momencie odbioru, albo na tym stoisku, ale też przez internet, informowanie o tym, co się, kim się jest, co się produkuje, co się dzieje na gospodarstwie. To jest bardzo ważne, bo to jest taki aspekt edukacyjny. Czasem trudno jest sobie wyobrazić, będąc w swoim jakby środowisku pracy, wyobrazić sobie ten jakby klienckie wyobrażenia na temat produktu. Ludzie, odbiorcy naszych produktów często po prostu nie wiedzą z czym, o co chodzi w tym, jakby dlaczego coś jest lepsze o danej porze roku, a gorsze o innej, w jaki sposób to się uprawia, jakie są uwarunkowania, jak rozpoznawać lepszą żywność od gorszej. Dla mnie na przykład samo uczestnictwo w kooperatywach spożywczych i RWS-ach w mieście dało mi po prostu niesamowity, otworzyło mi oczy na to, czym w ogóle jest rolnictwo, skąd się te produkty biorą, co to jest prawdziwa sezonowość, jakby to bardzo wpłynęło na moje wybory konsumenckie. Przez sam fakt właśnie kontaktu z tymi produktami, z dostawcami, którzy mi tej nowej wiedzy dostarczali. Bo ludzie idąc do sklepu się nie zastanawiają, dlaczego tam jest ten pomidor, czy nie jest. Często nie są w stanie nawet tak dobrze odróżnić dobrego produktu od słabej jakości produktu. Dopiero jak się spróbuje, posłucha, co ma do powiedzenia osoba, która produkuje tą żywność, dopiero wtedy ta zmiana następuje. I to jest bardzo, bardzo ważne i dlatego powstał ten przewodnik z myślą o ogrodnikach, rolnikach, rolniczkach, producentach żywności, żeby zachęcić do otworzenia się na alternatywne właśnie metody sprzedaży i na lokalne, bezpośrednie rynki. To jest taki początek, ten projekt już zyskał uznanie i będzie kontynuowany. AgroEcoLab będzie, zdaje się, w 60 szkołach to było, czy będzie wprowadzony do programu, także widać, że jest potrzeba tego typu wiedzy. I też co dla mnie było szokujące, że studenci tam, znaczy uczniowie już któregoś roku tego technikum rolniczego, żadna z osób uczestnicząca w tych naszych warsztatach nie miała nigdy żadnych zajęć o ekologii, agroekologii, nie miała żadnego kontaktu z ekologicznymi rolnikami. Wszystko było tylko o konwencjonalnej, chemicznej uprawie. Także dla nas to też była nauka, że tego typu wiedza, co akurat my się interesujemy, pasjonujemy, nam się wydaje, że coraz więcej osób się tym interesuje, że po prostu w takim technikum rolniczym jest kompletnie niedostępna dla tych uczniów.
Także powiedzcie dwa słowa jeszcze o tym, jak to jest z perspektywy kooperatywy i współpracy z producentami. I zostawimy jeszcze 5 minut na jakieś pytania przed następną prezentacją. No więc my tutaj, ja, Kaja i Rafał, przyjechaliśmy tutaj jako reprezentacja tej grupy konsumenckiej, miejskiej grupy konsumenckiej. Przyjechaliśmy tutaj jako kooperatywa spożywcza Dobrze. Oboje jesteśmy członkami i pracownikami tej kooperatywy. Nasza kooperatywa ma dosyć wyjątkowy model, ma też kilka już lat, więc rozwinęła się dosyć mocno. Ma dosyć wyjątkowy model, ponieważ nie jesteśmy tylko grupą konsumentów, która prowadzi co jakiś czas odbiór tej żywności. Udało nam się dotrzeć do takiego poziomu, że prowadzimy dwa sklepy stacjonarne w Warszawie. One są otwarte dla wszystkich, w związku z tym ten model też jest dosyć skomplikowany, ponieważ ma dwie grupy konsumentów. Jest zarówno dla nas, dla osób, które są zrzeszone w naszym kolektywie, które aktualnie liczy już 429 osób, więc jest również dosyć duży. Jest to grupa konsumentów, osób świadomych, która właśnie razem tworzy to przedsiębiorstwo, którym jest kooperatywa spożywcza Dobrze. Ale też mamy właśnie sklepy stacjonarne otwarte dla innych osób, które niekoniecznie mają tyle czasu na to, żeby się poświęcić na to, żeby razem z nami prowadzić ten sklep. Ponieważ właśnie naszym celem jest to, żeby udostępniać żywność dobrej jakości, w niskiej cenie, bezpośrednio od rolników. Więc to jest nasze doświadczenie tej współpracy bezpośrednio z rolnikami z tej drugiej strony. No i chcielibyśmy o tym opowiedzieć trochę, jeżeli możecie to zaprosić. Cześć, ja jestem Rafał, zajmuję się w kooperatywie Dobrze zamówieniami produktów spożywczych. To, co powiedziała Kaja, że to się teraz do tego odniosę, że tak, staramy się, żeby te ceny w naszych sklepach były przystępne, ale też nie kosztem rolników, nie kosztem rolniczek. Też się odniosę do tego pytania, które tam padało wcześniej o to, czy w tym modelu RWS, czy we współpracy z kooperatywami, to rzeczywiście nie dzieje się trochę tak, że rolnik, rolniczka jest trochę poszkodowany, poszkodowana w tej sytuacji, nie? Że jakby mamy nadzieję, że nie, że jakby widząc dysproporcje w tym, ile płacimy za wytwory rolne rolnikom i rolniczkom versus ekologiczne czy proekologiczne, versus to, ile płaci się w skupach lub po prostu za konwencjonalne wytwory, to te różnice są no, kolosalne. I też jednym z naszych takich core values, takich podstawowych celów jest to, żeby tworzyć sprawiedliwą, taką równą współpracę, nie? Czyli nie tylko nam, nasze miejsca pracy, żeby były dobre i dobrze wynagradzane, adekwatnie do warunków życia w mieście, w którym się znajdujemy, ale też, żeby rolnicy otrzymywali godziwą zapłatę. I przystępując do negocjacji, oczywiście rozpatrujemy to, czy dany produkt po dodaniu marży sprzeda się w naszych sklepach, czy nie będzie za drogi, nie chcielibyśmy, żeby tak było, a jednocześnie nie chcemy, żeby rolnik musiał dokładać do interesu, albo żeby ta współpraca dla niego, dla niej była nierówna. Ja jeszcze chciałem powiedzieć w sumie o takiej, bardzo szybko, o rzeczy, która wydaje mi się, że była bardzo pomocna w Polsce, a która się tak nie do końca teraz dzieje, żeby te małe gospodarstwa były w stanie dostarczać swoje wytwory i to byłaby jakieś koalicje, kooperatywy rolników, nie tylko kooperatywy spożywcze jako odbiorcy. Ja miałem taką krótką wizytę w Stanach Zjednoczonych, tam jest taka duża kooperatywa, w której jest 17 tysięcy członków i ona współpracuje z kooperatywą 107 gospodarstw rolnych. I to jest taka kooperatywa, która ma już prawie 40 lat, ta rolników. I dzięki temu, że ci ludzie się zrzeszyli ze sobą, byli w stanie stworzyć swoje centrum dystrybucyjne, mogli osiągnąć więcej. Czyli zachować swoje małe gospodarstwa i różnorodność, ale wspólnymi siłami zapewnić sobie też byt ekonomiczny, nie? I rywalizować z wielkoobszarowymi gospodarstwami w jakimś sensie. Także ja bym chciał, żeby w Polsce też rozwijały się takie inicjatywy i równocześnie chciałbym, żeby troszkę dynamiczniej powstawały grupy takie jak kooperatywy czy grupy wspierające RWS jako odbiorcy
i nawet sklepy lokalne, osiedlowe, które mogłyby sprawnie pozyskiwać te produkty. Bo dzisiaj, jeżeli taki sklep sprzedaje 10 brokułów dziennie, to żaden rolnik nie dowiezie mu tych 10 brokułów dziennie. Więc jest potrzebna trochę nowa forma dystrybucji, taka połączona, i to jest, tu widzę duże pole do dyskusji i usprawnień na przyszłość. No, nam się super współpracuje z rolnikami i chcielibyśmy współpracować z większą ich ilością, ale w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której jest nam po prostu ciężko podejmować nowe współprace, nie? Więc bardzo ważne, żeby to, ile nowych gospodarstw ekologicznych powstaje, szło w parze z tym, ilu powstaje odbiorców. Tutaj widzę pewną nierównowagę, przynajmniej w Warszawie, nie? No, to dzięki. Także coś, co się zaczęło od małej grupki osób i jednego rolnika, który przywoził do miasta właśnie bezpośrednio te warzywa i nawiązywała się ta bezpośrednia współpraca, rozwinęło się do tej bardzo żywej społeczności, ponad 400 osób i ilu producentów? Około 100 dostawców w tej chwili ma. 40 gospodarstw rolnych w tej chwili współpracuje z kooperatywą, także ta bezpośrednia współpraca, no to nie tylko jest, to może się zacząć od małego stoiska, właśnie od bazaru i tak dalej, ale dzięki organizowaniu się i współpracy po prostu możemy tworzyć sieci współpracy i rozwijać ten lepszy model uprawiania ziemi i konsumowania i współdziałania. Mam jeszcze kilka minut, więc zachęcam do pytań. Przypominam, że mały przewodnik po sprzedaży bezpośredniej i inne materiały można tam na stoisku nabyć. Te wszystkie pieniądze pójdą na wsparcie ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Czy jakieś pytania są? Tutaj pierwsze, tu drugie, słucham. Ja mam pytanie do Rafała. I trzecie. W swojej wypowiedzi zrozumiałam, że jest więcej rolników z dobrym pożywieniem niż konsumentów w Warszawie. Nasza perspektywa jest taka, że co tydzień otrzymujemy przynajmniej jedno zapytanie od rolnika, który jest w okresie konwersji na uprawę ekologiczną, albo który już jest producentem wysokiej jakości, albo właśnie rolnika, czyli naturalnej, takiej jeszcze nie zekologizowanej, nazwijmy to, ale takiej, jaką określamy jako proekologiczną, czyli na takich poluzowanych kryteriach rolnictwa ekologicznego. I rzeczywiście, jeżeli już mamy dostawców marchewki, buraka, wysokiej jakości ekologicznego pieczywa czy nabiału, to siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie do swoich małych sklepów dodać więcej asortymentu. Czyli miejsce na rynku jest, tylko nie ma wystarczającej ilości odbiorców zorganizowanych. Tak, tak. I my przez takie działania jak to będziemy starać się, czy to, co się będzie działo w technikach, będziemy starać się zachęcać z jednej strony rolników, którzy normalnie pewnie poszliby tym szlakiem konwencjonalnym do zmiany trochę podejścia, a z drugiej strony w tym drugim obszarze jeszcze robimy za mało, mam wrażenie, nie? Że markety, te duże markety nie będą odbiorcami tych małych gospodarstw. Raczej nigdy. I potrzeba jest więcej takich małych. Do małych gospodarstw pasują małe sklepy, tak mi się trochę wydaje. Tylko trzeba stworzyć do tego oddzielny model dystrybucji, taki solidarnościowy, spółdzielczy wśród rolników. No. Następne pytanie. Dzień dobry. Jestem na takim spotkaniu pierwszy raz i jestem zainteresowana. Prowadzę, no teraz właściwie minister już się przychylił, żeby po prostu nasze dzieci karmić zdrowo, zmieniać nawyki żywieniowe. I jestem tego przykładem. Pracuję już 27 lat w szkole i prowadzę zdrową żywność. No ale nie ukrywam, że no chciałabym na przykład nasze dzieci karmić zdrowo, ale nie mam możliwości.
Gotujemy bardzo dużo. Ja jestem zobowiązana robić przetargi nieograniczone. I teraz w tym roku muszę zrobić znowu przetarg. Jestem zainteresowana pod tym kątem, że stworzyłabym sobie taką grupę produktów, na przykład warzywa, owoce, eko. No i musiałabym znać takie centrum ogrodnicze, takie dystrybucyjne, no bo ja bym się zwróciła z takim zapytaniem i o ile by na przykład, bo no do takiej grupy mało kto przystąpi. Owszem, będą owoce i warzywa, które też będę brała, ale to eko, ja na przykład muszę zapewnić sobie specjalne kryteria i tylko wy moglibyście takie na przykład wygrać taki przetarg z takiej jednej grupy. No ale ja nie wiem, czym wy... To są dość duże ilości, bo ja w tygodniu potrzebuję na przykład takich brokuł, nie wiem, z 40, na przykład kalarepek też 40. No na przykład już teraz ten KOWR, Krajowa Organizacja Wyrobów Rolniczych, no to już na przykład szkoły współpracują z tym wszystkim, bo są zobligowane do tego, żeby te dzieci karmić owocami, warzywami. Wiem, że to jest ciężko, ciężko zmienić nawyki żywieniowe, ale no nie ukrywam, małymi kroczkami można, bo na przykład pokolenie nasze, mam już dzieci w takim wieku, że rzeczywiście już wiedzą, czym karmią swoje dzieci i co najlepiej dać na ten talerz. No, no ja się też musiałam przy tym troszeczkę nauczyć, zmienić i zmienić. To jest łatwo do zmiany. Tylko że my mamy problem z zakupem tego towaru. Także jeżeli będzie takie centrum dystrybucji, chętnie będę chciała wiedzieć nawet, gdzie to jest. Sama się zgłoszę, zrobię specjalną grupę pod wasze produkty, warzywa i owoce i tylko wy możecie wygrać. Z Chocianowa. Szkoła podstawowa w Chocianowie. Województwo Dolnośląskie, a powiat polkowicki. Jest to, gotujemy na 5 szkół, także jestem zainteresowana. Ja chcę tylko jedną rzecz. Super, bardzo, bardzo. Właśnie o to chodzi. Też mam takie poczucie, że to powinno być bardzo lokalne, te centra dystrybucyjne. Nie? Nie wiem, czy województwo to nawet nie jest za duży obszar, czy one nie powinny być trochę mniejsze. Tutaj możemy się też odnieść do tego, jak kiedyś to funkcjonowało, jak bardzo lokalne były te rzeczy, nie? Ale... Tutaj na początku pani wspominała, że na przykład patrzymy tylko na kalorie. Owszem, no ale podejrzewam, że żadna mama w domu nie patrzy na przykład, jak gotuje obiad w niedzielę, ile ten obiad ma, zawiera kalorii. Bo ja nie ukrywam, że też smażę kotlety schabowe w niedzielę. Nie najemy się tradycyjnie. Ale nie ukrywam, że zwracam uwagę na przykład na dietę, na wartości odżywcze. A w przedziale takim wiekowym w dzieci od 7 do 15 lat, bo teraz mamy ósmoklasisty, to jest bardzo duży przedział wiekowy. Inaczej się karmi dzieci w przedszkolu, inaczej w szkole. I tam trzeba po prostu rzeczywiście zachować te normy. Ale jest z naciskiem na owoce i warzywa i nawet już sanepid, kontrolując posiłki, zwraca uwagę, żeby te warzywa i owoce były przy każdym posiłku. Najczęściej, żeby to były owoce i warzywa surowe, świeże. No i mówię, no nie dziecko nie musi zjeść całego jabłka, wystarczy, że ugryzie i wyrzuci i poczuje ten smak, czy tą kalarepkę. Bo często też dzieci nawet nie wiedzą, jak ta kalarepka wygląda. Ona jest pokrojona i pytają się, co to jest. Co to jest? W domu tego nie jedzą. Dziękuję bardzo. To jest właśnie świetny przykład tutaj, jak dzięki tego typu spotkaniom możemy się dowiedzieć czegoś o sobie i lokalnie organizować tego typu rzeczy, bo też nie o to chodzi, żeby wszystko przechodziło na przykład przez Warszawę czy jakieś największe miasta, tylko właśnie, żeby tworzyć taką infrastrukturę współpracy i sieci jak najbardziej lokalnie wśród tych osób, które tutaj są obecne. Myślę, że na pewno już jakieś kontakty, jakiś początek współpracy da się zainicjować. Tu było trzecie pytanie. To było pytanie, na które już pan trochę odpowiedział. Chodzi o to, że faktycznie zorganizowana sprzedaż może być albo jest do tej pory w wielkich miastach, takich jak gdzie jest odbiorca, który jest świadomy i gdzie, że tak powiem, to się opłaca. Gorzej jest w takich regionach jak na przykład tutaj. Tutaj to jest cudowny pomysł, żeby to zorganizować akurat w Kopańcu, w Jezerach, gdzie naprawdę tę zdrową żywność można świetnie produkować, ale jest problem najprawdopodobniej z odbiorcami, którzy są świadomi, a oni właściwie tworzą ten rynek. Ja powiem może z takiego bardzo osobistego punktu widzenia. Ja mam syna, który ma 15 lat i jest weganinem. I kiedy przyjeżdżamy tutaj, to nie pozostaje mi nic innego jak dwa maleńkie sklepiki w Jeleniej Górze i praktycznie absolutnie żaden dostęp albo bardzo mało wiadomości, gdzie można zaopatrzyć się w żywność. Mój syn jest na tyle radykalny, że nie mamy żadnej restauracji, nie możemy się gdzie wyżywić. Jedyna możliwość to jest to, żebym ja po prostu gotowała. To jest jedyna możliwość i dlatego bardzo państwu dziękuję za zorganizowanie. Tutaj my przyjechaliśmy z Wrocławia. I może od razu też, nie wiem, czy pani Agnieszka już nas przedstawiła,
jesteśmy takimi, jesteśmy fundacją, która nazywa się Oppenheim, która w miejscowości Tarczyn koło Wlenia postanowiła otworzyć swoją letnią rezydencję, gdzie Państwa również serdecznie zapraszamy 18 maja, bo właśnie z tego powodu również osobistego, z tego powodu naszej działalności również we Wrocławiu, chcielibyśmy stworzyć obok Was tutaj takie centrum, gdzie by tą świadomość zdrowego żywienia, świadomość tego, co tutaj posiadamy, jeżeli chodzi o krajobraz, jeżeli chodzi o architekturę, żebyśmy tym ludziom, którzy są napływowi i mogliby stanowić pewnego rodzaju taki bodziec, impuls do tego, żeby ten region się rozwinął, chcielibyśmy tutaj to przeszczepić. Także proszę bardzo, tam mamy takie ładne, małe, wydrukowane świeżo wczoraj na takie folderki i zapraszamy serdecznie. Jeszcze ostatnie pytanie do tej prezentacji. Na koniec jeszcze też będzie czas, a teraz już ostatnie pytanie i kolejne prezentacje, dobrze? Bo ja rozumiem. Ja pytanie nie mam. Dzień dobry, Marta Dul. Jestem przedstawicielem po części kooperatywy spożywczej Legnica Lubin i tutaj też dla Pani informacja, że można na Facebooku zapisać się do nas na kooperatywę i mamy tam paru rolników ekologicznych z naszego terenu, także kooperatywa spożywcza Legnica Lubin. Na Facebooku trzeba się wpisać. Koniecznie na przerwie się dogadajcie, wszystko zapiszcie i dobrze. I teraz już naprawdę ostatni i komentarz czy pytanie i lecimy dalej z programem. Proszę Państwa, ja się przysłuchuję tutaj tej dyskusji. Chciałabym po prostu krótko udzielić informację, bo wiem, że Pani Renata przewidziała dla mnie czas troszkę później, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo zostaniecie do późna. Proszę Państwa, chciałam poinformować, że od 5 lat koło Jeleniej Góry, Łomnica, funkcjonuje przy gospodarstwie rolnym sklep ze zdrową, ekologiczną, naturalną, bezpieczną żywnością. Do sklepu są dostarczane produkty z ekologicznych gospodarstw, ale też gospodarstw, które produkują w sposób naturalny, produkty są dostarczane regionalne i można to nabyć. Sklep nazywa się Wiejskie Delicje przy głównej drodze. I proszę Panią, wiem, że Pani tu sygnalizowała, że ma problemy z żywieniem. Oprócz tego, że w sklepie można nabyć te produkty od serów, proszę Państwa, cała gama produktów ekologicznych, sery, wędliny, proszę Państwa, sery wszelkiego rodzaju, kozie, krowie, dojrzewające twarde jogurty, masła. W tej chwili też jest troszkę warzyw ekologicznych i owoców. Z naszego gospodarstwa, gdzie produkujemy w sposób naturalny, dostarczamy do sklepu wołowinę z młodych byczków, proszę Państwa, młodych, karmionych naszymi paszami, naszym zbożem. W okresie świąt sprzedajemy karpie, karmione też naszymi zbożami, które są produkowane w sposób naturalny. W związku z tym, że jesteśmy hodowcami bydła, nawozimy rocznie około 60 hektarów ziemi, więc uprawiane zboża u nas są naprawdę zdrowe i naturalne. Zboża u nas też można nabyć. Ziemniaki są uprawiane tylko i wyłącznie na oborniku, bez chemii. Też można nabyć. Proszę Państwa, produkujemy też żywność. Nie, nie. Ja tylko chciałam poinformować. Pytanie, dobrze. Tylko jedno zdanie dla Pani powiem, że Pani może nabyć u nas produkty dla garmażerkę, dla wegan, wegetarian i tak dalej. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominam, mały przewodnik po sprzedaży bezpośredniej, nie Leni Polska, kooperatywa Dobrze. Zapraszamy teraz do... Dziękuję bardzo i następny punkt programu.